Amen. Niech Pan obdarzy was pokojem. Dzisiaj, kiedy przeżywamy w sposób szczególny taki obecność relikwii błogosławionego Jakuba w Szczemie, który powraca do swojej katedry, i kiedy słuchamy słowo, które jest przewidziane na 23. niedzielę zwykłą, Ewangelię Mateusza, to widzimy, jak Słowo Boże jest aktualne w naszym życiu, zarówno jak i było aktualne w życiu błogosławionego Jakuba. Dzisiejsze słowo z Ewangelii Mateusza jest bardzo takie konkretne, dlatego mówi nam, że każdy grzech i wykroczenie, które jest obecne w wspólnocie Kościoła, powinno być wykorzenione. Nie ma czegoś takiego w Ewangelii jak akceptacja, tolerancja, to co dzisiaj coraz częściej słyszymy w świecie, coraz częściej jest to też to nawiązywane Kościołowi, że mamy przyjmować, akceptować, że ludzie, którzy mają jakieś różne trudności, nawet choroby, dewancje, mają być przyjmowane. Ewangelia nam mówi bardzo konkretnie: jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go. W cztery oczy, potem przy świadkach, a potem donieś Kościołowi, niech Kościół go upomina. Dlaczego to jest tak ważne dzisiaj? W życiu błogosławionego Jakuba też nie było łatwo. Nawet kiedy został wybrany na arcybiskupa lwowskiego, halicko-lwowskiego, udał się do swojej stolicy, do Halicza, i nie został przyjęty. Został obrzucony kamieniami. Wrócił do Lwowa. Może dzięki temu wydarzeniu też i powstała tutaj ta katedra. Szczególnie to miejsce, prezbiterium, w którym teraz jesteśmy, zostało zbudowane może nie w takim wymiarze jak dzisiaj, ale na pewno zostało zbudowane przez błogosławionego Jakuba. Dlaczego został obrzucony kamieniami, nie został przyjęty przez mieszkańców Halicza, ówczesnego Halicza? Właśnie dlatego, że upominał swój lud i tych, którzy byli zbuntowani, nie chcieli żyć zgodnie z przykazaniami, że ich życie jest grzeszne. Kochani bracia i siostry, i to jest prawdziwy wymiar miłości, miłości ojcowskiej, miłości pasterskiej, kiedy nie troszczymy się o dobry wygląd, o akceptację świata, o dobrą, w cudzysłowie, opinię w mediach o nas, ale kiedy troszczymy się o zbawienie ludzi nam powierzonych. I to jest największa troska i największa miłość, którą człowiek może okazać względem swego bliźniego, kiedy troszczy się o jego dobro, o jego zbawienie. Dlatego dzisiejsza Ewangelia nam też pokazuje, w jaki sposób mamy to dokonywać. Najpierw mamy tego dokonać w cztery oczy, i to jest bardzo ważne, abyśmy się upominali bardzo dyskretnie, z wielką wrażliwością, z wielką miłością. Potem, jeśli to upomnienie nie przynosi żadnych owoców, jest mowa w Ewangelii o tym, że mamy upominać przy świadkach, tak aby ta osoba zrozumiała powagę tych starań, tego zabiegania o jej nawrócenie, a potem w obecności Kościoła. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że ten cały proces starania się o nawrócenie człowieka nie jest jednorazowy. Nie jest to tylko jakieś tam chwilowe natchnienie, czy jakaś jedna próba. Tylko jak widzimy, Ewangelia konkretnie rozpisuje, że trzeba zabiegać, nawet wtedy, kiedy nawet przed obliczem Kościoła taki człowiek nie chce się nawrócić, mówi nam Ewangelia Mateusza: niech będzie dla ciebie jak celnik i poganin. A kim byli celnicy i poganie? To byli ludzie, którzy potrzebowali jeszcze więcej modlitwy. Czyli jakby w ten sposób, przez te słowa, Ewangelia Mateusza nas zachęca, abyśmy jeszcze bardziej tych ludzi otoczyli modlitwą. Jeśli nawet po tych różnych upomnieniach, tych zabieganiach o ich nawrócenie, nie zmienili swego życia. Właśnie takim życiem było życie błogosławionego Jakuba, dlatego tak go czcimy. Dlatego po tylu wiekach
na nowo jakby odkrywamy dar Jego osoby dla naszej archidiecezji, dla naszego tutaj zachodnioukraińskiego regionu. Człowieka, który naprawdę zostawił po sobie niesamowity testament świadectwa, bo zabiegał o nawrócenie swoich wiernych, o zmianę ich życia. W jaki sposób chciał, aby to życie tych, którzy byli mu poddani, za których odpowiadał przed Bogiem za ich zbawienie, było lepsze. Przede wszystkim to, co widzimy z różnych danych historii i biografii błogosławionego Jakuba, że bardzo troszczył się o kult Eucharystii pośród wiernych. Kiedy człowiek doświadcza obecności Boga w Eucharystii, kiedy człowiek przyjmuje z wiarą do czystego serca, bezgrzesznego serca, a wiemy doskonale, żeby w pełni uczestniczyć we mszy świętej, trzeba być bez grzechu, trzeba być po sakramencie spowiedzi. Każdy z nas potrzebuje tego sakramentu Miłosierdzia Bożego, aby w pełni, w czystości stanąć przed Bogiem i przyjąć Go. Dlatego właśnie Jakub zabiegał o to, aby jego wierni przyjmowali jak najczęściej Jezusa, by mieli dostęp do tego Jezusa w Eucharystii, aby nie brakowało kapłanów, którzy będą sprawować tą Eucharystię dla swoich wiernych. Myślę, że ta potrzeba dzisiaj jest aktualna. We współczesnym świecie, jeśli popatrzymy na świat, to świat dzisiaj jest bardzo zagubiony. Nie trzeba nawet patrzeć daleko. Popatrzmy, bracia i siostry, ilu nas jest obecnych na mszy świętej, a ile osób jest tuż obok, poza murami katedry, którzy chodzą, bawią się, słuchają muzykę, siedzą w restauracjach. I to w takim czasie, kiedy jest wojna, kiedy tacy sami jak my siedzą w okopach, są ranni w szpitalach, oddają swoje życie. W tym samym czasie, teraz, to się dokonuje. My się modlimy, ktoś się bawi, ktoś cierpi, ktoś umiera. W tym samym czasie. Dlatego myślę, że to jest, tak się dzieje, tylko dlatego, że bardzo dużo ludzi dzisiaj nie ma doświadczenia Boga, bo nie doświadcza spotkania z Nim w Eucharystii. I myślę, że to jest największy problem, który dzisiaj przeżywa i świat, i zarówno Kościół, że za mało mamy tej relacji z Jezusem w Eucharystii, za mało mamy tego doświadczenia Jego miłości i bliskości, którą można przeżyć w spotkaniu z Jezusem w Eucharystii. Drugi krok, który dokonywał błogosławiony Jakub w trosce o swoich wiernych, to była miłość do Matki Najświętszej. Myślę, że dzisiaj my mamy niesamowity kult do Matki Najświętszej, bo wiemy, że ona naprawdę wysłuchuje nas. Ona naprawdę nas rozumie i naprawdę się troszczy o nas. Mamy tego dużo dzisiaj świadectw, różnych takich nawet cudów, które się teraz dzieją, kiedy ludzie naprawdę modlą się i Maryja naprawdę wstawia się za tymi, którzy z wiarą tego to czynią. I dlatego błogosławiony Jakub w sposób szczególny szerzył miłość do Matki, którą miał w sobie. Ukazywał tą miłość i chciał, aby ten lud mu powierzony, tak jak i on, pokochał Matkę Najświętszą, aby czuł się pod jej obroną, aby za jej wstawiennictwem wypraszał te łaski, które potrzebuje. Myślę, że ta miłość do Matki Najświętszej i dzisiaj jest aktualna. Bardzo często mówimy o tym, że trzeba się modlić, że Maryja w sposób szczególny dzisiaj wysłuchuje naszych próśb, ale w praktyce, jak widzimy, te nasze modlitwy nie są jakieś trwałe. Nie mamy w sobie wytrwałości, aby tak jak Maryja być do końca przy Jezusie. Maryja też nas uczy właśnie takiej wytrwałości. Była z Jezusem od początku, od zwiastowania. Była z Jezusem od momencie prześladowań. Była z Jezusem w czasie drogi krzyżowej. Była z Jezusem, kiedy umierał na krzyżu. Była z Jezusem do końca, z Jego uczniami, nawet w momencie zesłania Ducha Świętego. Maryja we wszystkim jest wierna. I właśnie tego nam potrzeba dzisiaj. Modląc się za jej wstawiennictwem, też pokornie prośmy, abyśmy tak jak ona,
potrafili być wiernymi własnemu powołaniu, miłości, Bogu, Bożym przykazaniom, abyśmy wypełniali to wszystko, co ślubujemy przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Dlatego przeżywając dzisiejszą tę wspólną Eucharystię, której dziękujemy Bogu za błogosławionego Jakuba, naszego patrona, który kiedyś słynął naprawdę z wielu łask. Bardzo dużo ludzi przychodziło, modliło się do niego, szczególnie tych, którzy mieli ból głowy. Mam nadzieję, że ten kult błogosławionego Jakuba coraz bardziej będzie się rozwijał i rozrastał i będzie dużo ludzi przychodziło i doświadczało tego wstawiennictwa. Ale uczmy się też od Jakuba właśnie takiej gorliwości, tego zatroskania o drugiego człowieka, o jego zbawienie. Uczmy się od Jakuba miłości do Eucharystii, o pragnienia Eucharystii. I tak jak Jakub, kochajmy Maryję, ta, która naprawdę dzisiaj jest jedyną, która za nami się stawia i nas wysłuchuje. Amen.